Witam, witam. Czas zagrać ligę. Runda druga, dzień drugi. Wczoraj jedna porażka i to na w teorii łatwym przeciwniku. Na pewno na jednym z najłatwiejszych, jakich wczoraj miałem. Obrona nadal nie działa. Co bym nie ustawił, to nie działa. Może czas totalnie odejść od Aramisa. Więc wrzućmy tutaj Ferusa. Czy ciebie tu będę potrzebował? Dobra, może ty. Tylko małe obrażenia mam w takiej drużynie. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ewentualnie. Kurde, no nie mogę Narcyzji tu dać. Musiałbym dać Forces. Erlang. Narcyzja. I tu coś, co bije mocno. Tylko co by to było? Totalnie nie mam pojęcia, jak te obrony tu ustawiać. Nie, no nic mi nie pasuje. Dobra. Zostawmy tak. Tu niech wejdzie sobie Rysiu. Coś szybkiego bym chciał. Dobra, niech będzie Hipek. I niech będzie ta Alaska. Totalnie nie mam pojęcia, czy to się sprawdzi. Pewnie też nie. Ale już trudno. Dobra, idźmy tak. I zobaczymy, jak będzie. Bez Aramisa. No Forces ma lepsze. Nie Forces. Ferus ma dużo lepsze statystyki. Więc zobaczymy. Ok. Kto pierwszy? Same postacie na bonusach. Ok. Jest to Gima. Natomiast mimo wszystko chyba pójdę z Forcesem. Mógłbym pójść z żółtym składem. Czyli byś był ty. Ty. I pewnie Malosi. I dołożyć sobie. Fajnie by było kogoś, kto też obniża atak. Żeby miał combo z Erlangiem, ale pójdę w Hator. Kurde, zbyt pasywnie. Mam prowokację. Nie, dobra. Może tak zagram. Beki. Tak, ok. Zróbmy to tak. Kilka opcji na podciągnięcie żółtych. Tu. Aj. Nie ten ruch, ale wyszło dobrze. Mam 7 żółtych. Teraz tylko kogo bardziej nie chcę. To chyba nie będzie miało znaczenia, kogo bardziej nie chcę. Lewej strony nie będę w stanie wybić, chociaż tam mam więcej klocków. Po prawej mam niby czerwone. Zróbmy tak. No okej. Jednak ten bonus sporo robi. Nie chcę mieć obniżonego ataku. Niestety odpalę Willow. Okej, jednak nie. I teraz mogę pójść w żółte. Mogę pójść w żółte, bo są na pusto. Ładuję sobie też czerwone. Tą stronę oczywiście dobiję. Zaraz nie będę miał dezaktywacji na kontratak. Ale trudno. Bo załaduję Malosiego. Więc Willow nic nie zrobi. Wymuśmy teraz drugi ładunek. No dobra, tu plansza ładnie zagrała. Chciałbym żółte. Trzy żółte na pusto. Dobra, zrobię na razie tak.
Okej, mam trochę więcej. No dobra, lecimy w ten diament. No, miałem nadzieję, że się nie odpali, żeby nie tracić. Ale tu już jest po walce. Oczywiście te kumulacje są denerwujące, ale nie miały tu aż takiego znaczenia. Porobione. I walka numer dwa. Czy ja się z nim już nie biłem? Może nie. Dobra, tu jest kilka opcji. Natomiast ta Efira ma przegiętych pomocników. Ciebie nie będę potrzebował. Dobra, tu trzeba mocno przekombinować. A weźmy tak. Ciebie, ciebie, ciebie. Żółta dezaktywacja z klocka. Aha, tylko ja tu potrzebuję trochę innej postaci. Postaci księżycowej. Dobra, ale weźmy tą Lixiu. Okej. Tu dajmy postać księżycową. I tu by była Mioin. Tak, ale tutaj to ja Lucarda potrzebuję. Trójka czerwona by musiała... Kurde, no. Dobra, dajcie chwilę. Dobra, biorę bardzo dziwny skład. 3-2. Mam tylko dezaktywację z klocka. I nie mam jak grać z dala od Luny. Tu jak zrobię żółte albo w poziomie, albo w pionie, to i tak złożą się niebieskie i podprowadzę sobie jeden czerwony. No ale to trochę mało. Tu gdybym zrobił te zielone, jest szansa na żółty diament, który jest w stanie mi ustawić walkę. Nie tym razem. No to zrobię tak. Ok, i teraz wielkie pytanie, czy zdążę przed Luną, nie pójdzie kaskada. Tak. Nie do końca idealnie. Ale nie ma tragedii. Tylko chyba jej nie dam rady tym dziabnąć. Może warto byłoby zamiast w Lunę wybić wodociąga, ale on może się odradzać. Tysiąc życia, masakra. Ona 1600. Ja zadam około 1100 Erlangiem. Dobra, muszę walnąć tu i zrobić tak. Odrodzenie, no serio. Za Lucardem muszę chyba zaczekać. Mogę zrobić dużą kaskadę w Lunę. Bo te zielone odpalą mi niebieskie i złożą się jeszcze niebieskie w Lunę. W teorii mógłbym spróbować Alucardem wykraść to podbicie. Mógłbym spróbować odpalić bombę żółtą. Natomiast to mnie nie urządza. Wszystko będzie zależało od tego, kto straci manę. Boję się, że Alucard. Jeżeli Alucard utrzyma manę, no tak. Okej, może Luna zginie od żółtych. Git. Jeśli Alucard utrzyma manę, to teraz będę mógł załadować wszystkie postacie, które ją stracą. Okej. To teraz zróbmy tak. Podbicie ataku. Tą stronę wyciszę, bo tu mam lepsze ustawienie żółtych. To zniszczmy tutaj tych pomocników. Git. Git. No trudno. I czy będzie kolejne odrodzenie? Tak. Ale ważne, że jest wygrane. Porobione.
I walka numer 3. Aramis. No dobra. Problemem tu będzie Konstancja. Tu weźmy Ryśka. Tu weźmy Forsysa. Ej, a może hipkową drużyną? Chociaż nie, tu jest Aradia. Dobra. Forsys. Malossi. Czyli typowo aramisowy skład. I wezmę Ruby. I może być różnie. Malossi oczywiście w razie czego też Konstans może blokować. Musiałby mieć czym. Okej, mam 7 żółtych. Tylko czy to nie będzie za późno? 3. W sensie 4 i 3, git. Dobra. I teraz tak, będę mógł załadować Ruby, więc wypada walnąć Verlanga. Verlanga. Erlangiem w Aramisa. Teraz mógłbym kogoś Malossim blokować, ale chyba na razie tego nie potrzebuję. Pójdę po te czerwone. No. Cudownie, że nie zginął. Te. Dobra, matka to jest w kiecy, więc mogę ściąć jej manę. Tylko, że teraz. Okej, dobra, muszę tu wybić, żeby załatwić tego niebieskiego. Git. Teraz tak, problemem jest to, że tu możliwe, żebym musiał bić w kontrę, więc zostawię tamtą stronę. Zrobię tak. I tak. Zróbmy ten fiolet. Okej, okay. Nadal mogę ścinać komuś manę i dobrze by było ściąć ją matce. Tylko, że w tym momencie nie do końca mam ruchy. Ale okej, okay, jeżeli Aradia uderzy i Konstans uderzy, to i tak trafią tylko w Forsysa. Ale coś ta matka nie chce zginąć. Ostatnia runda prowokacji. No to jeśli nie zetnę Konstans, to przeleci się po wszystkich. Dobra, muszę ściąć ją jeszcze raz i pójść po żółte. Z ryzykiem odpalenia matki. Nie, no muszę ściąć matkę i zrobić to tak. O, brakło. Ok. Dobra, jest szansa, że matka zginie zaraz od pomocników. A gdybym mógł rundę tu przeczekać, a chyba mogę, to załaduje się Erlang. Git. Teraz tak, ona powinna zginąć, a na pewno nie powinna się załadować. I porobione. I walka numer 4. Okej, okay, upiór. W teorii bym mógł tym samym składem, jeżeli uda mi się upiora wymusić. Natomiast z drugiej strony fajna by była tu gazela zamiast ryśka. Bo i tak nie będę mógł oczyścić. A wiecie czego? Wiem, że gazela, to powtarzam, nie jest najlepszą opcją do łączenia z prowokacją, ale trudno. Ty masz efekt wzrost ataku. Malossi jest w stanie powstrzymać jednego i drugiego. Na potwory nie mogę do końca nic zabrać. W teorii Ruby może zostać.
Próbujemy. Ok, żółte są świetne. I teraz tak, mam opcję pójść po diament albo nie pójść po diament i złożyć tutaj proponowany ruch trójkę, a następnie czwórkę na górze. Ale pójdę po diament licząc, że pojawi się jeszcze żółty na dole. Nie pojawił się, ale upiór zginie i to jest duży plus. Ogima uderzy, co nie jest dużym plusem. Natomiast tak, ona ma odradzanie. Dobra. Ogima niewiele mi zrobi, jeśli odpalę gazelę, więc odpalę gazelę, zrobię to tak. I pójdę w diament czerwony. W razie czego będę miał jeszcze... O. No nie będę miał jeszcze, ale okej. Okay. Mamy trzeci ładunek, więc tu już niewiele się wydarzy. Tamta się odrodziła, ale to też nie jest problem. Gazeli na razie nie muszę używać. Ta się też odrodziła. Wybijmy tu z klocka. Znowu się odrodziła. I tak będziemy się bawić. Dobra, uleczę się. Boję się, że jak złożę żółte, to odpalę zielony diament, ale i tak to zrobię. Ok. Porobione. No i walka numer 5. Ciekawe, że te bonusy za trudność mimo wygranych spadają zamiast rosnąć. Forces. No okej. Okay. I to w teorii jest drużyna, którą mógłbym ustawić. Mógłbym ustawić z lepszymi oddziałami. Dobra. Więc tu zróbmy tak. Ty. Alucard. Rey. I... Toxicandra. I spróbuję zapędlić regenerację many. Gdzie ona jest? Szkoda, że nie mogę tu zabrać tego, jak mu tam, wiecie, wilka. Ale spróbujmy tak. Diament czerwony, no spoko. Może nie do końca jest tu potrzebny, ale jeśli po niego nie pójdę, to później nie do końca mam jak ustawić kolejne czerwone. Dobra. No i muszę go odpalić. Patrzę, czy mam tu coś innego do zrobienia, żeby go jeszcze nie odpalać. Nie bardzo. Ewentualnie mogę zrobić tak. I tu mógłbym z bomby odpalić fiolety, ale zobaczę, czy to go dezaktywuje i nie odpali ponownie. Mam Toxicandrę. Ej, ej, ej. Kurde, Rey się oczywiście na złym ładunku odpalił. I z Toxicandrą chyba będę musiał zaczekać. Chyba, że zrobię fiolety na pusto. Mam też oczywiście ten fioletowy diament, ale nie do końca to jest coś, co chciałbym teraz zrobić. Rey dałby mi leczenie i da mi leczenie. Dobra, zróbmy tak. Podbicie ataku. Tak, i uderzę najpierw MJ. Opór, no lipa. To muszę pójść po diament. Naprawdę on to przeżył? Git. Dobra. I mogę spokojnie odpalić Forcesa. Będę dostawał manę co turę, więc mogę wymusić błyskotkę. Rey chce się załadować na drugim i to mi nie przeszkadza.
Tym powinienem Ryśka pociągnąć. Znaczy Reja na pewno bym pociągnął, ale czy Ryśka? Dobra, zaryzykuję, że dam mu radę. Okej. Okay. No i się oszukałem, bo te bonusy są bardzo duże. A teraz będzie dezaktywacja oczywiście na Forsysie. Ale to nie jest duży problem. Okej, okay, teraz może się uda tu dobić. Rysiu nadal stoi. Ja będę nadal dostawał manę. A zepsułem. Powinienem zaczekać z tym specem. Teraz będę miał obniżoną precyzję, ale na szczęście nie na istotnych postaciach. Rysiu się spali. Bit. Dobra, i mogę lecieć na aferę, żeby coś mi się tu złożyło. Porobione. Ok, teraz bonus za trudność był wyższy, także spoko. Ostatnia walka. Mioin, Erlang. No dobra, chciałbym tu pójść czerwonymi. Przydałaby się blokada statusu. Nie lubię grać Forsysem na Erlanga. Ale chyba go zatrzymam. Nie ma pomocników, więc mogę zabrać Torbena. I musiałbym chyba z medyków zabrać Mioin-Ni. Mam gazelę, tylko pytanie, czy bym ją zdążył odpalić. Ewentualnie furdek. Tylko furdek też może mnie rozwalić. Ale spróbujmy z furdkiem. Nie wiem, czy dobry oddział dałem. Powinien mieć magiczny. Ok. Jeden żółty, jeden czerwony. I jak się do czegoś dopchać? Fioletów do końca też nie mam. Mam dwa. Może tu wejdzie trzeci. Ok. Dobra, powinienem iść chyba teraz po fiolety. Czerwone. Nie, czerwone też załaduje. Ok. I teraz mógłbym wymusić Erlanga. Właściwie to każdego zaraz mogę zacząć wymuszać. Z tym, że mogę nie zdążyć z wymuszeniem Erlanga, jeśli teraz złożę trójkę czerwoną. Ona będzie z bombą fioletową, więc to jest duży plus. Git. Ok. To mi nic nie zrobiło. I teraz pytanie. Czy chcę... Nie, ja chcę wymusić, póki mam Ferdinanda. Chcę wymusić i Erlanga, i Narcyzję. Więc zróbmy to. Tak. Ok. On ma opór, żebym się nie oszukał. To walnę tu. I walnę tu. I teraz spróbuję to zagrać Ferdinandem. Ok. Odbił na siebie i Narcyzję. To jest bardzo fajne. Teraz, czy Narcyzję mogę wymusić? Zaraz zobaczymy. Ok, idealnie. Szkoda tylko, że ona nie miała efektu. Więc nie wyszło tak, jakbym chciał do końca. Ale ok, tu powinna być wygrana.
Rej się oczywiście odpalił teraz na złym ładunku, ale to nie jest problem. Weszła dezaktywacja. Tu mogę spokojnie zaczekać na manę. Zresztą on pewnie szybciej zginie od pomocników. Porobione. Okej. Także dzisiaj dobry dzień. Szkoda wczoraj. Tam to wiecie, że poszedłem składem, który niewiele mi szans dawał. No udaje się coraz wyżej wejść. Jest teraz miejsce top 1000, więc jest ok. Obrony tu się sprawdzało. Ok, w trakcie kiedy biłem, nie wiem czy on mnie wtedy atakował. Może. Także nie mam pojęcia co ustawić w tych obronach. Każdy mnie leje jak chce. Dajcie znać jak wam idzie, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się. Do zobaczenia.